do samolotu. Albo do samolotu, tak. A nie, no jest kolor. Kolor jest bez. Białe, które wybrały, wszystkie są fajne, bo takie i wygodne, i ja się czułam, no, no i czuję się, to jest bardzo wygodne. Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu. Dzień dobry. Mama już rozpakuje paczkę. I rozpakujemy paczkę od Selfie Room i od Karoliny. Dostaliśmy od nich do przetestowania i pokazania kilka outfitów, bardzo się cieszymy. Są sukienki, są takie loungewear outfits, do biegania po mieście, są tuniki, jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Chcieliśmy Wam pokazać, jak my byśmy się w to ubrały. I też będą dwie, trzy rzeczy, które ja nałożę i potem mamcie nałożę. Jakbyśmy inaczej to nałożyli. Wiecie, o co chodzi. Nałożyły. No i stwierdziłam, że to będzie takie bardzo ciekawe. Jesteśmy u mnie w sypialni i teraz przebieramy się. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy tunikę Kate i leginsy Kate. I jest ten bardzo fajny materiał. Bardzo taki przyjemny. Bawełna. Widać, może tutaj się zbliżę, że to nie jest taki gładki materiał, tylko taki, ja bym to nazywała jersey po angielsku. Ten kolor jest bardzo fajny. No mam temat czarny, ale tak, też fajny czarny. Jest ten czarny, nie? Tak, nawet też właśnie takie ma prążki. I tak, nawet się w tym kolorze dobrze czuję. Bałam się, że mogę wyglądać tak za poważnie, ale nie. No naprawdę też się dobrze się w tym czuję, to jest taki fajny loungewear, że ja bym to po domu, jak muszę tam dużo rzeczy w domu ogarnąć. Do samolotu. Albo do samolotu, tak, ale nie krzyczy. No, do samolotu to też, tak, to pod, też jest fantastyczne, do podróży to jest super. No ale też bym się nie wstydziła, coś muszę załatwić do sklepu czy cokolwiek, co teraz loungewear jest popularne przecież. Tak, a można fajne jakieś trampki do tego nałożyć i, no, i bieganko, no, nie? No tak. Super. Tutaj kolejna sukienka, mama sprawdza nazwę. Denim. A nie, to jest kolor. Kolor jest Betty. Betty. Tak. W okularach i dalej nie widzę. Dobra, sukienka Betty. Bez zawiązania to była trochę dłuższa. Można, to jest fajne, bo ja, wiesz co, wezmę kamerę. O. Co mi się podoba, to jest, że długość możesz trochę regulować w zależności, ile wyciągasz, nie? Tak. Ale to jest na pewno twój kolor. Super jest ten, bardzo fajny jest ten kolor. Tak, i można sobie, właśnie chyba Karolina nawet jakoś tak pokazywała z tymi swoimi dziewczynami, że to się, o tak, tak się to nosiło. O. Fajne, bardzo fajne. Bo możesz do trampek? Tak, można. I nawet ciekawa jestem, jak będzie wyglądać w te, a w szpilkach, ale a twoje ciężkie buty jak będą zamiast wyglądać? Założę. Bo tak fajne w szpilkach. Jakieś stopki, ładny koralik. No. Święcasz. Fajne z ciężkimi butami też, tak, nie? Tak, bardzo fajnie. Ciężkie buty też bardzo fajnie wyglądają. No i to jest ta sukienka Betty. Super. No. No Karolina, no, trafiłaś. Trafiła z kolorami też, nie? Tak, no. Kolor bardzo fajny. Bardzo, bardzo fajny. Trochę kamera zakłóca, trochę rozjaśnia, ale na pewno to jest twój kolor. Oj, tak, zdecydowanie. To jest mój kolor. No. Z ciężkim butem, z obcasem i z Adidasem. Wszystko. Wszystko. I myślisz, że, ale też zimą można to nosić, nie? Tak, może nałożyć sobie na przykład jakieś fajne czarne grube rajstopy. A do tego można sobie to jakąś fajną łapaszkę zawiązać i no. No. Dobra, jak tutaj mama będzie się rozbierać, nie, już się to nie ja wam pokażę. To jest
Body Mila, musiałam sprawdzić, to jest Body Mila. Bardzo dziękuję tutaj Selfie i Karolinie, że pomyśleli dla o matek karmiących, bo jakby ja mam taki biustonosz taki, który wszystko chowa, ale naprawdę super sprawa i jak jest ułożony, to też nie masz aż takiego dużego dekoltu, bo ja się już nie czuję, w sumie chyba nigdy się nie czułam komfortowo z takim głębokim dekoltem. Ale jak ty się czujesz dobrze, stand that, a-okay too. No, ja bym, mi się to spodobało właśnie do takich niebieskich dżinsach, ale co też bym, myślę, że do ciemnych by to fajnie wyglądało ten kolor i też do czarnych spodni. I jak masz takie czarne, fajne, eleganckie spodnie, to nawet na święta możesz to nałożyć, nie? Tak. No, tak się zastanawiam, może właśnie na święta to nałożę, bo nie mam nic w tym roku. Nie mam fajne takie czarne spodnie szerokie. Widzicie, no. I myślę, że ja mam tutaj rozmiar ML. Ogólnie miałam, ta góra była SXS, spodnie MLK. I mam cia, wszystkim jest XS i SK, bo mam cia jest niższa. Dobra, kochani, ja teraz jestem w sukience Karoliny, mamcia jest w sukience Pula. Tak. A no, tak niebiesko nam jest. Fajny niebieski odcień, a ja to nałożyłam i od razu pomyślałam, że to jest na pewno to jest sukienka Karoliny, bo ona fasą, tak. Ona często chodzi w tym. Ja się bardzo dobrze w niej czuję, bo tak fajnie. Tak kobieco, fajnie podkreśla, co ma podkreślać, chowa, co ma chować. Tylko inne majtki bym nałożyła, bo mnie tutaj te ściskają. I to widać po prostu, ale jak mam inne majtki, to będzie ok. No i też fajna i na lato, i na zimę, i na jesień, to jest naprawdę moim zdaniem spoko. 10 out of 10. Ta sukienka też mi się bardzo podoba. Zaraz się wymienimy z mamą i zobaczymy. Aha. I może wy będziecie głosować, czy ja powinnam zatrzymać dla siebie Karo, czy Pula i na odwrót. Co kto powinien? Albo mama powinna mieć obydwie, co? Aha. Też jest taka opcja, albo ja. Zobaczymy, za co głosujecie. Aha. To jedyna uwaga, Karolina i Selfie Room, jakby się udało, to kieszenie. Kieszenie. Bo pierwszy w tej puli, no tutaj się nie da, bo to jest taki wrap dress, to rozumiem. Ale może tutaj krój też się bardzo, udało. Bardzo fajny. No bardzo bo krój fajny. Jest super, bo no. Już wam pokazuję. Widać ten dół, a może tak zrobię, że ten dół nie jest taki prosty, tylko idzie ten tył, idzie trochę w dół. Tak, no, i naprawdę fajnie to wygląda. W ogóle ten granat jest taki. Tak, jest bardzo, to jest taki navy. No, jest bardzo fajny. No, ale... Jest taki navy, no granatowy, no co się... Dobra, wymieniamy się. Dobrze. Bardzo ładnie ci w niej. No, tak powiem, że dawno nie nosiłam takich sukienek, jakoś tak wszystko takie było zawsze proste. A to proszę z wcięcia... Aby się komfortowo... Bardzo ładną figurę mam cię, wszyscy zawsze jak... Zawsze dostajesz dużo komplementów, jak ten o, się... Dziękuję. Dziękuję. Nie, no. Ale jest, no, super. Bardzo ładnie w niej wyglądasz. Mm-hmm, mm-hmm. Dobra, chyba ja głosuję, żeby mamcie sobie to zatrzymała. No to naprawdę ładnie. Albo musimy domówić jeszcze jeden. No i jak się czujesz w tej sukience? Ja się czuję bardzo dobrze, ale się czułam dobrze w tej, w jednej co drugiej. Ty masz i w tej. Mm-hmm. No i myślę, nie wiem, ale myślę, że nie chcę źle zabrzmieć, ale myślę, że ta jest bardziej dla mnie, a tamta jest bardziej dla ciebie. Mimo to, że też się dobrze w tamtej czułam i myślę, że będę musiała po prostu sobie zamówić inne. Dajcie znać, co sądzicie, czy mamcia powinna zatrzymać obydwie, czy Tom, czy Karolinę. Ja się bardzo dobrze w tej czuję i myślę, że ja sobie Tom zatrzymam i Tom mamcia weźmie. Co sądzisz, mamcia? Możemy podjąć taką próbę. Zawsze się powiesz, żeby... Tak, nie, no ale wy głosujecie. Co wy zadecydujecie, to tak będzie. Dobra, kochani, to jest dla mnie świąteczny hit.
Ja już zostałam kompletnym dupelkiem tutaj. No. Już wam pokazuję tą sukienkę. To sukienka jest Renny. Ta sukienka Renny. Powiem wam, że po bokach jest, ma taką... Nie wiem, czuję się w niej bardzo, bardzo dobrze. Wiem, że znowu inne majtki, bo mnie te majtki tutaj jakby kroją w najgorszym miejscu. So wiem, że muszę inne majtki, zanim coś ktoś powie. Ale naprawdę jestem zachwycona, bo się czuję w niej bardzo, bardzo dobrze. I inny biustonosz, mamcia mi też powiedziała, tak, że inny... Tak, ale bardzo fajny materiał, właśnie go dotykam. Tak. Bardzo fajny, taki lejący się materiał. Tak, materiał jest taki fajny, bo jest... Czuję jakby to była bawełna, ale wygląda taki bardziej... Taki shimmery, jakby to był lekko satyn. No z obcasem, słuchajcie, to jest moja stylówka na święta. Znalazłam ją. No i myślę, że jak bym kiedyś jeszcze zaszła w ciążę, to też miejsce, miejsce. Ale nie, żebym była, nie jestem w ciąży, hello. No, ale, no. Bardzo fajna sukienka. Mamcia została w tej niebieskiej. Zagłosujcie, żeby ona zatrzymała sobie tą sukienkę, bo jest naprawdę bardzo miałeś fajna. Miałeś nic nie sugerować, hello. Dobra, ale tak pomiędzy nami. Hello. No, ale fajnie w obcasach, nie? Popatrz, tak. Jesteśmy takie twins. Twins, tak. Takie twins, bo mamy obcasy, ładnie wyglądamy. Czarne. Idziemy na miasto? Na drinka? Tak. Dobra. Żeby nie było, jest 12 w południu i nie idziemy, bo dzisiaj mamy przedszkole domowe, ale całkiem fajnie to wygląda. No, fajnie. No. I love it. Dobra, kochani, dajcie znać. Wszystko podlinkuję poniżej. Jeszcze raz dziękujemy Karolinie i Selfie Room za ten przemiły prezent w ramach tych sukienek, bo jesteśmy bardzo wdzięczne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystko podlinkuję poniżej, tak żebyście wiedzieli, oni nie prosili, żebym to nagrywała, a nic nie było, jakby mogłam powiedzieć, co chcę i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy są naprawdę bardzo... fajne, szczególnie za tą cenę. Sama zamówię sobie tą sukienkę zaraz, wejdę online, może tylko inny kolor. A ta sukienka na święta jest prześliczna, bardzo, jak jeszcze nic nie macie, albo na Sylwestra też, nie? No, Karolina ma w różnych kolorach. No, no to sukienka. Można, albo na jakiś, nawet, nie wiem, na ten ale zbliża ślub, się... czy cokolwiek, tak, to jest super. Zbliża się karnawał, który trwa do któregoś tam... lutego. No. Wszyscy się bawią przez 6-7 tygodni. Wszyscy się bawią? Gdzie my się bawimy? Jeszcze nie wiem. Jak tylko tata sobie kolano wyleczy. Dobrze. Bo to jest MK, potrzebowałabym tak. A mniejszą, ale... też bardzo ładnie na ciebie wygląda. Tak, no mniejsza to natychmiast byłaby ciut krótsza, gdzie właśnie o, taka długość powinna być. I tu ale ta długość mi nie przeszkadza, tylko no jest za duża, ta góra jest za duża na ciebie. Tak. Spróbuj z szpilką. Bo tutaj ciężko by było w tej sukience. Nie, no trampki. Trampki, to nie pasuje do tego. To jest taka wieczorowa sukienka, gdzie właśnie trzeba jakąś elegancki bucik założyć. Oczywiście rajstop do tego. Nie, oczywiście. No, ja nie lubię, ale okej. Okay. Ja wiem, co kto woli. Wydaje mi się, że bardziej elegancko to wygląda. No. Chyba, że masz opalone nogi, prosto z Meksyku wróciłaś albo z Zanzibaru. No, ale tak i nie wiem, czy to jest mój kolor. Albo z Egiptu. Też. A nie wiem, czy to ładnie jest mój ten kolor, kolor wygląda, tak? Na tobie, tak. No, ładnie. Może trzeba się odważyć. No i też, o, inne majtki, bo mi się tutaj też odbija. No, ale to bardzo, bardzo ładna sukienusia. I ten materiał rzeczywiście, no... Karolina, jest... brawo, naprawdę, bo te materiały, które wybrały wszystkie, super. Są fajne, bo takie i wygodne, i ja się on czułam... Się leje. No, się, no, i, ale, i czuję się, to jest bardzo wygodne, tak. Eleganckie, ale tak wygodne, brawo, no, super. Do skóry autentycznie tak fajnie, jak balsam. No. No, bardzo fajne.
No kochani, dajcie znać, czy to mierzymy z Emną i z mamcią wam się podobało. Brawo dla mamy, że tutaj wyszła poza strefę komfortu i to nagrała ze mną. To bardzo ci dziękuję. Bardzo proszę. To kciuki do góry dla mamci. Dziękuję. No i kochani, jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i John, i... Ula. Babcia Ula. Hej! Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!